Na początek zagadka. Jakie miejsce kojarzy się Wam z Warszawą? To akurat proste, jedna z możliwych podpowiedzi za moimi plecami. Pałac Kultury w całej swojej okazałości. Zagadka numer dwa będzie nieco trudniejsza. Jakie miejsce kojarzy się Wam z Afganistanem? Jedna z możliwych odpowiedzi – Bamian. Co to takiego? Bamian to urokliwe miasto położone w centralnej części Afganistanu, otoczone górami. Znane jest z dwóch posągów Buddy, wyrzeźbionych w skale w VI i VII wieku naszej ery, gdy dzisiejszy Bamian był zamieszkały przez buddystów. Równo 20 lat temu, w marcu 2001 roku, pomniki zostały wysadzone w powietrze przez talibów, którzy wtedy rządzili Afganistanem. Jako wyznawcy radykalnej wersji islamu, talibowie uznali, że posągi są bluźnierstwem. Najpierw fanatycy próbowali zniszczyć wysokie na ponad 50 metrów pomniki seriami z karabinów. Gdy to nie poskutkowało, podłożyli ładunki wybuchowe, a cała operacja trwała kilka dni. Afgańskie władze od kilkunastu lat starają się odbudować zniszczone posągi. Archeolodzy z Niemiec i Japonii próbowali złożyć pomniki z resztek kamieni i odwzorować w laboratorium brakujące elementy. Na razie jednak po wpisanych na listę UNESCO Buddach w Bamianie pozostały tylko puste jaskinie.